zgłusza Redeko. www.redeko.pl. Wrocławianka bardzo dobrze czuła się na pływalni w Brazylii, wygrała swój wyścig eliminacyjny, ale do finału dostała się dopiero z piątym czasem. W bezpośrednim starciu o podium pokazała jednak ogromną klasę i wielkie umiejętności. Po imponującym finiszu sięgnęła po brąz. Uzyskała czas minuty 8 sekund i 77 setnych. Złoty medal zdobyła Nowozelandka Sophie Pascoe, srebrny Chinka Chen Yi. To drugi medal paraolimpijski Oliwii Jabłońskiej. Przed 4 laty w Londynie zdobyła tytuł wicemistrzyni na tym samym dystansie. Pierwszym trenerem Oliwii i kadry polskich pływaków jest Wojciech Zajdel, także na co dzień związany ze startem Wrocław. To była bardzo udana noc dla polskich sportowców. W Rio de Janeiro biało-czerwoni zdobyli 4 medale. Tytuł mistrzowski w skoku wzwyż zdobył Maciej Lepiato. Wynikiem 2 m 19 cm Polak ustanowił rekord świata. Srebrny medal w tenisie stołowym wywalczył Patryk Chojnowski, brązowy medal oprócz Jabłońskiej zdobył też w szabli Adrian Castro. Polacy mają już na paraolimpiadzie 12 krążków, ale są kolejne szanse. Oczywiście w środę będziemy najmocniej kibicować Jackowi Gaworskiemu, który powalczy o medal w konkursie szermierzy. Start o 14:30. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl.